Niektórzy mówią, że w obecnej generacji brakuje ekskluzywów. Właściwie moglibyśmy się z tym zgodzić, bo faktycznie nie ma ich zbyt wiele. Jednak nie możemy zapomnieć, że sporo ciekawych tytułów nadal znajduje się w fazie produkcji. Na co najbardziej czekają posiadacze PlayStation 4, w tym i ja? Oto krótkie podsumowanie informacji na temat 5 ekskluzywów, które nadchodzą na konsole Sony. Francuskie studio Quantic Dream jest znane ze swoich rewelacyjnych produkcji na konsole PlayStation. Mowa oczywiście o Heavy Rain, który był pionierem gatunku gier śmiało porównywanych do interaktywnego filmu, w którym nasze akcje kształtują fabułę. Podejmujemy decyzje, których skutki jest niesamowicie trudno przewidzieć. Wszystko to za pomocą prostego, intuicyjnego sterowania, które powinien przyswoić każdy, nawet jeśli nie spędził z padem zbyt wiele czasu. Później studio wydało Beyond Dwie Dusze, które kontynuowało pomysł na rozgrywkę znany z poprzedniczki. Jeśli mimo wszystko gdzieś wam umknęła któraś z produkcji studia, lub nie posiadaliście PS3, a macie w domu PS4, to możecie nadrobić zaległości. Beyond Dwie Dusze jest dostępne do pobrania już teraz z PlayStation Store, natomiast Heavy Rain ma zostać udostępnione już 1 marca. Obie w odświeżonych wersjach. Detroit Become Human zostało zapowiedziane na konferencji Sony, która poprzedzała Paris Games Week w październiku 2015 roku. Dostaliśmy wtedy jedynie 3-minutowy zwiastun wykorzystujący technologię, którą zobaczymy w samej grze. Opowiada on historię androida o imieniu Kara. Jak można się domyślić, nie jest ona zwykłą pustą maszyną i została obdarzona świadomością. Jeśli patrząc na twarz Kary macie wrażenie, że gdzieś już ją widzieliście, to nie mylicie się. Mogliśmy ją zobaczyć w demie technologicznym zaprezentowanym przez studio Quantic Dream w 2012 roku. Wtedy miało ono jedynie zademonstrować możliwości technologii, nad którą pracowali Francuzi i nie miało być związane z żadną grą. Pokazany wtedy fragment działał w czasie rzeczywistym na PlayStation 3. Widać, twórcy potrzebowali nieco więcej mocy, aby zrealizować swój projekt. A może podczas burzy mózgów na temat nowej produkcji wpadli na pomysł wykorzystania wspomnianego dema? Kto wie? Każdy fan motoryzacji i gier wyścigowych, który miał styczność z marką PlayStation, musiał grać w którąś z odsłon Gran Turismo. Seria zadebiutowała na pierwszej konsoli PlayStation już w 1997 roku, niemal 19 lat temu. Od tego czasu producentów gry, studio Polyphony Digital, zaczęto postrzegać jako znak jakości w sferze gier wyścigowych. Gran Turismo Sport będzie pierwszą odsłoną serii na tej generacji konsol. Mimo że od wydania szóstej części cyklu minęły niemal 2 lata, to na pełnoprawną 7 część wciąż musimy zaczekać. Nie oznacza to jednak, że Sport będzie zapychaczem jak wcześniej wydawane prologi przed pełnoprawnymi odsłonami gry. Gran Turismo Sport ma się skupić wokół rywalizacji w profesjonalnych zawodach motorowych. Studio podjęło współpracę z FIA, czyli Międzynarodową Federacją Samochodową. Pozwoli to na wirtualne zmagania w oficjalnych zawodach, które mają miejsce w realnym świecie. Zwyciężać będziemy w imieniu swojego ulubionego konstruktora, a znając ludzi z Polyphony Digital, nie musimy się martwić o różnorodność marek i modeli samochodów. Gra ma w pełni wspierać możliwości PlayStation VR. Osobiście byłbym spokojny o jakość najnowszego Gran Turismo. Pracują nad nim profesjonaliści i weterani zarówno branży motoryzacyjnej, jak i growej. Gracze, którzy posiadali PlayStation 2, a wraz z nim gry takie jak Ico lub Shadow of the Colossus, muszą wiedzieć, że za oba tytuły odpowiedzialny był Fumito Ueda. Teraz ta sama osoba wraz ze studiem Team Ico tworzy The Last Guardian. Dwa tytuły wspomniane wcześniej były porównywane do dzieł sztuki świata gier. Przejawiały one głębię, która w tamtych czasach była raczej rzadko spotykana w wirtualnej rozrywce. Produkcja, na którą teraz czekamy, będzie przygodową grą akcji z widoku trzecioosobowego. W grze wcielimy się w małego chłopca, któremu towarzyszy niecodzienny przyjaciel. Jest to stworzenie, które trochę przypomina z wyglądu orła, a trochę kota. Znajdzie się ono w centrum wydarzeń i będzie nam pomagać w przemieszaniu się po lokacjach. Będziemy jednak musieli pamiętać o ograniczonej inteligencji towarzysza i jego rozumieniu poleceń, ale to wcale nie jest najciekawsze. Elementem, na którym skupią się twórcy, jest relacja pomiędzy chłopcem, czyli graczem, a zwierzęciem. Będziemy go karmić, leczyć, opiekować się nim. Podobno stworzenie będzie reagować w zupełnie różny sposób na nasze próby głaskania. To wszystko ma mieć wpływ na rozgrywkę. Koto orzeł może chętniej nam pomagać, bądź lepiej zrozumie, czego od niego oczekujemy. Przygoda zapowiada się bardzo interesująco i nie mogę się jej doczekać. Horizon Zero Dawn jest grą studia Guerrilla Games, tego samego, które stworzyło serię Killzone. Po stworzeniu części o podtytule Shadowfall, który był pierwszym podejściem twórców do PlayStation 4, postanowiono, że czas na coś nowego i świeżego. Powołano zatem do życia nową markę. Akcja Horizon Zero Dawn toczy się w świecie, który ciężko jest nazwać postapokaliptycznym.
Oczywistym jest, że w dziejach ludzkości wydarzył się jakiś ogromny kataklizm, jednak minęło od niego już tyle czasu, że nikt nie pamięta, co było jego przyczyną, ani jak wyglądał przed nim świat. Teraz rządzą nim mechaniczne zwierzęta, jedne z ostatnich pozostałości Starego Ładu. Stały się one największym zagrożeniem dla człowieka, który zmuszony jest uznać ich wyższość. W takim świecie zastajemy główną bohaterkę, czyli Aloy. Jest ona młodą, ciekawą światołowczynią, zadającą sobie pytania, które dręczą ludzkość od niepamiętnych czasów. Skąd właściwie wziął się człowiek? Co było tu przed nami? Jak powstały zwierzęta? I dlaczego po ziemi chodzą wielkie, metalowe, uzbrojone w wyrzutnie rakiet istoty? Nasza bohaterka będzie bez wytchnienia poszukiwać odpowiedzi na te pytania. Gra będzie osadzona w otwartym świecie, który ma być zróżnicowany krajobrazowo. Zobaczymy w nim rozległe równiny, skaliste zbocza gór, bujne lasy oraz niemal zapomniane ruiny dawnej cywilizacji. Oczywiście spotkamy się w nim z wrogo nastawionymi cyberzwierzętami, na szczęście Aloy to weteranka polowań i dzielnie stawi czoła nawet ogromnemu, dinozauropodobnemu mechowi z granatnikiem przymocowanym do pleców. To wszystko dzięki jej łukowi, który wzorem ludzi pierwotnych wykonała z części upolowanych przeciwników. Dzięki tym częściom będziemy mogli odblokować nowe rodzaje ekwipunku oraz nowe zastosowania tych już posiadanych. W miarę postępów w grze odkryją się przed nami nowe możliwości podejścia do rozgrywki. Będziemy mogli po cichu podkradać się do ofiar, by zaleźć śmiertelny cios z ukrycia, zastawiać pułapki, w które następnie zapędziemy przeciwników, lub też podejść do tematu niczym nieustraszony wojownik, to znaczy wojowniczka, i stanąć ze swoimi oponentami twarzą w twarz. Już teraz, patrząc na screeny i wideo prezentujące rozgrywkę, można poczuć delikatny dreszczyk podniecenia. Gra wygląda świetnie. Wykorzystuje ten sam silnik graficzny, który został użyty w Killzone Shadowfall, co widać po stylistyce maszyn przedstawionych w grze. A co jeśli akcja gry dzieje się w tym samym uniwersum, jednak tysiące, jeśli nie setki tysięcy lat po wydarzeniach z ostatniego Killzone'a? Jednak jest to tylko szaleńcza teoria. Czy ma jakiekolwiek podstawy istnienia? Przekonamy się po premierze gry, która zaplanowana jest na 2016 rok. Nie znamy niestety jej dokładnej daty. Uncharted 4 Kres Złodzieja będzie rewelacyjną grą, co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Ekipa z Naughty Dog niejednokrotnie udowodniła, że wie jak poprowadzić historię, aby nie nudzić gracza nawet przez chwilę. Dowiodły tego trzy poprzednie części serii, jak i nowa marka The Last of Us. Czwarta część opowieści o poszukiwaczu skarbów i przygód, którego można porównać do Indiana Jonesa świata gier wideo, będzie zarazem ostatnią. Poznaliśmy już wypowiedź twórców na ten temat, uważam osobiście, że jest to dobry pomysł. Marka z pewnością nie zyskałaby na wałkowaniu w kółko utartych schematów. Istnieje spora szansa, że posiadając PS4 nigdy nie graliście w grę z serii Uncharted, przynajmniej według Naughty Dog. Z pomocą przychodzi Uncharted kolekcja Nathana Drake'a. Jest to wydane na PlayStation 4 zestaw trzech pierwszych części w wersji z odświeżoną grafiką. Dodatkowo każdy posiadacz kolekcji mógł wziąć udział w beta testach trybu wieloosobowego, co z pewnością jeszcze bardziej zaostrzyło apetyt na nadchodzącą odsłonę. O multiplayerze możecie przeczytać więcej w naszych wrażeniach z bety. Gra będzie różnić się od poprzedniczek nie tylko skokiem graficznym, lecz również w kilku kwestiach związanych z mechaniką. Po raz pierwszy będziemy mogli pokierować samochodem, jednak nasze pole manewru będzie dość mocno ograniczone. W końcu nie mówimy tu o grze z otwartym światem. Kolejną nowością jest wyposażenie głównego bohatera w linę z hakiem. Mogliśmy zobaczyć ją w akcji zarówno w materiałach wideo z rozgrywki, jak i przetestować podczas testów multi. Taki barier z pewnością sprawi, że rozgrywka będzie jeszcze bardziej dynamiczna dzięki zwiększonej swobodzie przemieszczania się. Twórcy zdradzili również, że planują wydanie dodatku fabularnego po premierze gry. Oczywiście ogólna opinia na temat tego typu zawartości jest powszechnie znana i nie budzi specjalnego entuzjazmu wśród graczy. Na szczęście są firmy, które przywracają wiarę w rozszerzenia fabularne. Chodzi mi tu o CD Projekt Red i ich dodatki do Wiedźmina III. Naughty Dog również ma się czym pochwalić w tej materii. Przy okazji The Last of Us stworzono DLC pod tytułem Left Behind. Studio nie wiedziało wtedy, jakich reakcji się spodziewać, jednak okazało się, że gracze przyjęli go bardzo ciepło. Mam nadzieję, że to, co zostaje przygotowane dla Uncharted 4 Kres Złodzieja, będzie odrobinę dłuższe od wspomnianego Left Behind, ale to moje jedyne obawy, a o resztę jestem spokojny. O grze wiemy już tak dużo, że ciężko nas zaskoczyć jakąkolwiek nowością. Jednak podczas ostatniego PlayStation Experience dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Mianowicie, będziemy mogli w niektórych momentach wybrać opcje dialogowe. Na razie nie wiemy, jak duży wpływ będą miały na grę, lecz spekuluje się, iż odegrają jedynie kosmetyczną rolę, jako ukłon w stronę fanów serii.
Jak będzie naprawdę, przekonamy się po premierze gry, która zaplanowana jest na 27 kwietnia 2016 roku. Na koniec mam kilka pytań, które chodzą mi po głowie, kiedy pomyślę o tym, że jest to już ostatnia część przygód Nathana Drake'a. Czy Nate wreszcie będzie mógł założyć rodzinę i wieść spokojne życie? Czy przestanie wreszcie znajdować i niszczyć starożytne, zapomniane miasta i ich skarby? Czy ktoś kiedyś oskarży go o ludobójstwo? Gdybym miał podać liczbę wszystkich zabitych przeze mnie ludzi na przestrzeni trzech wydanych dotychczas części, to strzelałbym, że byłby to pięciocyfrowy wynik. I jakim cudem, mimo wszystkich eksplozji, upadków, pościgów i innych atrakcji, fryzura Drake'a zawsze wygląda tak dobrze? To było krótkie podsumowanie informacji o pięciu grach, na które czekam w 2016 roku na PlayStation 4. Macie swoją listę tytułów, na które czekacie? Może dopisalibyście do mojego zestawienia kilka pozycji? Możecie śmiało dać znać w komentarzach.